Dzień dobry, drodzy widzowie i czytelnicy. Słuchajcie, dzisiaj będzie o czymś obrzydliwym. O obrzydliwie drogich słuchawkach od Apple. Zapraszam Was na recenzję AirPods Max. Bardzo cenię sobie pracę w słuchawkach. Uwielbiam słuchawki wokuuszne, jest to właściwie esencja komfortu. Dotychczas korzystałem z kilku różnych modeli. Zaczęło się od właściwie Sony WH-1000 Mark II i ich genialny noise cancelling, który właściwie do teraz nie ustępuje konkurencji. Potem były Skullcandy Crusher ANC, które mają dodatkowo sensory bass, bardzo ciekawe rozwiązanie. Do tego były dziesiątki, jak nie więcej, sprzętów słuchawek wokuusznych, które testowałem w ramach recenzji. I ostatecznie kiedy usłyszałem, że pojawią się słuchawki od Apple, wiedziałem, że będę musiał je mieć. No i teraz słuchawki od Apple pojawiły się. Pojawiła się informacja na chwilę przed moimi urodzinami i pomyślałem, że okej, jeżeli sprzedaż startuje w moje urodziny, to w sumie będzie to doskonały prezent. Nie wiedziałem do końca w tamtym momencie przy pierwszych przeciekach, jaka będzie ich cena. Wiedziałem, że Apple będzie sobie kazało liczyć za ten produkt i tak też się okazało. Natomiast cena tych słuchawek przekroczyła najśmielsze moje oczekiwania i liczyłem, że pewnie ze 2000 będą za nie chcieli. Nic bardziej mylnego. Te słuchawki, kiedy się pojawiły, kosztowały niespełna 3000 zł i właściwie teraz też tyle kosztują. I to jest największy problem tych słuchawek, o czym powiem Wam nieco więcej. Ostatecznie nie zdecydowałem się na ich zakup tuż po premierze. Musiała ta decyzja we mnie dojrzeć, kiedy zobaczyłem, jak bardzo drogie są. Cholernie drogie. I są to dalej tylko słuchawki. Wydatek rzędu 3000 zł, praktycznie 3000 zł, to jest ogromna kwota, biorąc pod uwagę, że za tyle prawie można kupić, jeszcze kilka lat temu można było kupić komputer od Apple, a to dalej są tylko słuchawki. Natomiast ostatecznie przekonałem sam siebie, sprzedałem wszystkie stare produkcje, wszystkie stare słuchawki, z których korzystałem, dołożyłem i postanowiłem, że kupię AirPods Max. Tak też zrobiłem. Jak wyglądają moje wrażenia? Zapraszam Was do tej recenzji. Zaczynając od początku, słuchajcie, to co budzi najwięcej kontrowersji, to przede wszystkim charakterystyczne etui. Majtki, biustonosz, torebka, czymkolwiek, jakkolwiek byśmy je nie nazwali, to prawda jest taka, że są cholernie słabe. W sensie słuchawki za 3000 zapakowane w kawałek materiałowego, gumowanego etui, no to jest kpina. To jest dla mnie czysta kpina z użytkownika i powiedzmy sobie szczerze, że to, co Apple tutaj zrobiło, to jest po prostu zwyczajny policzek. Gdyby te słuchawki kosztowały 1000 zł, okej, być może taki był pomysł, wszystko się zgadza, tak? Natomiast umówmy się, że te słuchawki tak naprawdę przed niczym nie chronią. Dodatkowo wielkim problemem jest to, że tylko i wyłącznie za ich pomocą przechodzimy do tego stanu niskiego zużycia energii przez słuchawki, w związku z czym jak będziecie miecie poza etui, no to te słuchawki będą się wyładowywały szybciej. Co dalej? To, że przed niczym nie chronią, to wiemy. I Wy już wiecie. To, że są totalnie beznadziejne z etui, to też wiecie. Nawet zobaczcie, że profilowanie przycisku tutaj jest nie do końca trafione. Nie przycisku, tylko gniazda do ładowania. Absolutny koszmar. To jest jakieś totalne nieporozumienie. Okej, może faktycznie teraz troszeczkę bardziej dało się przesunąć. To nie zmienia niestety nic. Te etui to jest czysta kpina. To jest czysta kpina Apple. Robisz sobie po prostu z użytkowników jaja, dając coś takiego w takiej cenie. Przejdźmy jednak dalej, skoro etui mamy przegadane, jeżeli chodzi o same słuchawki. No na szczęście tutaj sytuację Apple bardzo mocno ratuje, dlatego że te słuchawki, no, czuć w nich jakość, naprawdę czuć w nich jakość, wykończenie jest świetne. Zdaje się, że dużo osób mówiło o tym charakterystycznym dźwięku uderzonych muszli. Faktycznie jest to zjawisko, ale czy ono w czymś przeszkadza? Wydaje mi się, że nie. Trzeba oczywiście być delikatnym i ostrożnym przy wkładaniu do etui, żeby ich tu nie ostukiwać. Ale czy to jest jakiś problem? Wydaje mi się, że nie. Dobrze, że możemy zmieniać te muszle w bardzo łatwy sposób, dlatego że one na pewno będą się niszczyły i będą wymagały w którymś momencie zmiany. Jeżeli chodzi o kolor, mój kolor słuchawek. Wiem, że popełniłem samobójstwo, jeżeli chodzi o kwestię koloru. Dlatego, że
Uważam, że to jest najładniejsze zestawienie kolorów dostępne we wszystkich wariantach, które Apple proponuje. Natomiast problem z tym kolorem polega na tym, że już widać, że mój biały pałąk już przestaje być biały, zamienia się w kolor żółty. Jak często nie byłbym mojej głowy. Słuchawki oczywiście też już zaczynają łapać brud i to jest zupełnie normalne, tego się nie uniknie, więc w którymś momencie przestaną być piękne i ładne. Czarne byłyby na pewno bardziej uniwersalne, jeżeli chodzi o kolor i z tym musicie się liczyć. Ja no nie jestem pewien, czy to zrobiłem dobrze wybierając ten kolor, ale strasznie mi się podobało i postanowiłem, że koniec z galaktyczną szarością, czy jakkolwiek oni ten swój czarny kolor nazywają. Czas spróbować innej kombinacji kolorów. Jeżeli chodzi o same słuchawki, to co mamy tutaj do dyspozycji. Mamy koronkę charakterystyczną do regulacji dźwięku i z tą koronką jest bardzo ciekawa historia, bo generalnie ja mam takie przyzwyczajenie, że mając słuchawki reguluję dźwięk gdzieś tutaj na dole. Tutaj przycisk jest u góry i de facto dość łatwo było mi się przestawić do niego, natomiast ważne jest to, że jeżeli siedzicie i słuchacie muzyki, chcecie ściszyć go, to siłą rzeczy poruszycie tą koronkę i już regulując dźwięk albo w dół, albo w górę, zupełnie niechcąco. Jest to strasznie frustrujące, jeżeli chcecie ściszyć dźwięk i nagle niechcąco go podgłośnicie, bo klikniecie w zły sposób, natomiast macie gwarancję tego, że na pewno szukając jej tutaj na muszli, na pewno ją przesuniecie i nie jest to duży problem, ale być może nie jest to do końca przemyślane. Co dalej? Mamy przycisk przełączania się w tryb noise cancelling, czyli aktywną redukcję szumów. I tutaj chciałbym poświęcić chwilę, dlatego że moje słuchawki, jak do mnie trafiły, to okazało się, że noise cancelling nie działa w prawej muszli. Nie działał tryb kontaktu, nie działał tryb noise cancelling. Okazało się, że dopiero musiałem zrobić twardy restart słuchawek i znaczy wszystko wróciło do normy. I nagle okazało się, że ten noise cancelling działa naprawdę nieźle. Ciężko mi powiedzieć, czy nawet nie lepiej, a wydaje mi się, że nawet trochę lepiej niż w przypadku Sony. Wycisza Wam właściwie wszystko dookoła, mimo tego, że muszle nie ściskają Waszych uszu nie wiadomo jak to w konkurencyjnych rozwiązaniach, więc te pasywne wygłuszanie jest przyzwoite, ale nie jest hardkorowe na zasadzie, że zaraz Wam uszy odpadną, czy skóra wokół uszu będzie Was bolała od ścisku w słuchawkach, co u niektórych producentów się niestety zdarza. Noise cancelling jest naprawdę świetny jako i myślę, że to można śmiało powiedzieć, że jest to najlepsze rozwiązanie, a przynajmniej jedno z najlepszych dostępnych na rynku. Idziemy dalej. Mamy tutaj wszędzie dookoła mikrofony. Mamy LED sygnalizacyjny z gniazdem ładowania. Tutaj mamy informację, czy słuchawki są włączone. Ciekawostką jest to, że jak je wyciągacie z opakowania i zakładacie na uszy, to one automatycznie łączą się z urządzeniem i tak samo wrzucają Wam ostatni tryb, czyli jeżeli mieliście włączony tryb noise cancelling, to taki zostanie uruchomiony, a jeżeli tryb kontaktu, no to tryb kontaktu lub też po prostu wyłączone całkowite wspomaganie. Jeżeli chodzi o komfort, te słuchawki są naprawdę wygodne. Absolutnie żadnych zastrzeżeń, tak jak wspominałem, te muszle nie dociskają tych uszu. Są one malutkie, nie są kulfoniaste, wiadomo jak słuchawki wokuszne potrafią być wielkie. Jest naprawdę bardzo komfortowo. Nie ma powodu do najmniejszego narzekania, oprócz tego, że oczywiście te muszle będą po prostu zaraz brudne. Natomiast komfort, jakość wykonania to jest to, do czego Apple nas przyzwyczaiło. Jest to po prostu świetna jakość. Absolutnie świetna jakość. I czuć, jest to w jakiś sposób być może uzasadnione, dlaczego każą sobie płacić aż tak dużo. Tą jakość po prostu w tym produkcie czuć. No dobra, ale idźmy dalej. Jeżeli chodzi o funkcjonalność, czy też funkcję tych słuchawek, mamy tryb kontaktu, mamy tryb noise cancelling, o którym Wam mówiłem, mamy także tryb kontaktu. Ten tryb kontaktu to jest mistrzostwo świata. Autentyczne mistrzostwo świata. Zakładając te słuchawki i przechodząc w tryb kontaktu, ja teraz mówiąc do Was, słyszę się w sposób zupełnie naturalny. Tryby kontaktu w słuchawkach działają z reguły w ten sposób, że mikrofony, zawsze tak działają, że te mikrofony zbierają Wasz dźwięk i podają do słuchawek tak, żebyście mieli uczucie, że tych słuchawek na uszach nie macie. Natomiast ten dźwięk, który słyszycie z reguły, on jest taki, powiedzmy, mocno komputerowy, przetworzony, on nie jest naturalny. W słuchawkach aplowskich jest uczucie, że naprawdę nie macie tych słuchawek na uszach, że macie dziurę, czujecie, że macie coś na głowie, ale że tutaj nic Wam nie przykrywa tych uszu, bo ten dźwięk jest tak super naturalny, że naprawdę można się pomylić, czy de facto się te słuchawki na tych uszach ma, sądząc oczywiście nie po tym, czy coś na nich jest, tylko czy jak brzmi dźwięk, który dociera z powrotem do Was z Waszego otoczenia. Więc absolutne mistrzostwo świata, nikt
ze słuchawek, które testowałem, a testowałem naprawdę tony słuchawek, nie ma tego tak bardzo dobrze dopracowanego jak tryb kontaktu właśnie w AirPods Max i tak jak zrobiło to Apple. A teraz sprawdzamy sobie, jak brzmi dźwięk. Przyłączam się właśnie w tej chwili na dźwięk pochodzący ze słuchawek. Nagrywam tutaj dyktafonem, żebyście zobaczyli, jak te słuchawki brzmią. Co ciekawe, ja rozmawiając przez nie bardzo często, przez telefon, pytałem o feedback, jak brzmię, czy słyszą mnie wyraźnie i właściwie żaden z moich rozmówców nie zauważył różnicy, nie miał pewności, czy rozmawiam dalej przez telefon, czy nie rozmawiam przez telefon, więc sposób zbierania tego dźwięku jest też naprawdę na wysokim, bardzo wysokim poziomie i myślę, że wasi rozmówcy na pewno nie odczują utraty jakości, a najpewniej ta jakość będzie zwyczajnie tak samo dobra, jakbyście rozmawiali z nimi przez telefon. A to ogromna zaleta, dlatego że ja osobiście tony czasu spędzam rozmawiając i to nie właściwie celowo, dlatego że pracując, gdy ktoś do mnie dzwoni, po prostu odbieram telefon na słuchawkach, w związku z czym dzieje się to zupełnie automatycznie i komfort rozmowy jest naprawdę ogromny. Także jakość dźwięku z mikrofonów także, wydaje mi się, stoi na dość przyzwoitym poziomie. Czy te słuchawki mają jakieś wady oprócz tego badziewia tutaj, które dorzucili? Jest dość duży kłopot, dość częsty kłopot z przełączaniem się. To znaczy, korzystając z tych słuchawek, pracując przy iMacu, mój syn bierze tablet i uruchamia go i automatycznie nowe urządzenie, słuchawki przyłączają się na nowe urządzenie, kradnąc dźwięk z jego ulubionej gry i zabierając mi tym samym komfort słuchania muzyki. To oczywiście jakaś logika w tym musi być i ma to jakiś sens, że biorąc kolejne urządzenie się, słuchawki się przepinają. Natomiast nie wiem, czy tutaj jest jakieś pole do popisu, żeby to jeszcze bardziej usprawnić. Ja bardzo często miałem także kłopoty z tym, że słuchawki nie chciały się przełączać, albo trzeba było wielokrotnie na nie klikać, żeby się połączyły bezpośrednio z iPhone'em albo iPhone'em z przepięcia na iMac'a. Nawet teraz się oszukałem, byłem przekonany, że słuchawki się zwyczajnie popsuły, dlatego że w którymś momencie padła bateria. Wydawało mi się, że tej baterii było dużo więcej. Natomiast wziąłem słuchawki do ładowania, podłączyłem je do ładowania, ładowałem je przez godzinę i co się wydarzyło, kiedy próbowałem podłączyć je do iMac'a? Na iMacu informacja o nich i stanie baterii pokazywała mi cały czas 1%. No i mówię, kurczę, co się dzieje? Zepsuły się w takim razie, nie działają, bateria strzeliła albo inne cudo. Natomiast oszukałem się tylko dlatego, że de facto iMac zapamiętał ostatni status baterii i de facto nie zdążył się z nimi połączyć, nie z niewiadomych powodów. Słuchawki nie chciały się połączyć. Po jakichś 10 minutach próbowania i restartu okazało się, że wszystko wróciło do normy i status o stanie baterii został zaktualizowany. Nie wiem, z czego to wynika. Wiadomo, że jest to produkt tej kategorii od Apple pierwszy, a jak wiadomo, nie kupuje się premierowych produktów od Apple, dlatego że jakieś swoje know-how muszą jeszcze zdobyć. Natomiast abstrahując od tych takich drobiazgów, ja z tych słuchawek jestem bardzo zadowolony i bardzo sobie cenię. Właściwie wszystkie inne wyprzedałem, korzystam tylko z nich i korzystam właściwie tylko w domu. Nie wychodzę z nimi zupełnie nigdzie. Sporo się także mówi o gromadzeniu się wilgoci w tych słuchawkach i ja przyznam szczerze, że tego nie weryfikowałem. Z bardzo prostego powodu, otóż ja korzystam ze słuchawek właściwie 100% czasu w domu. Do aktywności fizycznych mam słuchawki TWS-owe, które wkładam do uszu podczas jazdy na rowerze, więc z tymi właściwie nigdzie nie wychodzę, ale musicie pamiętać i wiedzieć, że każdy aluminiowy produkt, który będzie zmieniał temperaturę gwałtownie, będzie gromadził na sobie wilgoć. Więc zakładam, że ten problem faktycznie występuje. Czy jest to wada? No na pewno jest to wada tego rozwiązania. Natomiast myślę, że tutaj powinniśmy bardziej mówić, że jest to zwyczajnie cecha tego produktu, na którą musicie być gotowi. Nie wiem, czy Apple w jakiś sposób ustosunkowało się do tego, natomiast na pewno taki problem będzie występował, więc rozważając te słuchawki, musicie mieć to na uwadze, czy to może być dla was problem, jeżeli będziecie wychodzić z zimnego pomieszczenia do ciepłego lub z ciepłego do zimnego, z dworu do garażu, do klatki czy na odwrót. To może być całkiem istotne. Dużo osób podpytuje mnie, ok, jak jest z ich wagą? Te słuchawki są zauważalnie cięższe niż inne. Zauważalnie. Może zauważalnie to nie jest najlepsze słowo. Są delikatnie cięższe. Natomiast trzymając je na głowie, tak naprawdę nie ma właściwie żadnej różnicy w tym, że odczuwam jakąś zwiększoną masę. Zupełnie nie.
Kompletnie nie. Więc jeżeli się martwicie ich wagą, to naprawdę to nie będzie problem. Problemem będzie to, jeżeli będziecie chcieli grać w nie gry. Input lag jest zaskakująco duży, więc zwyczajnie się do tego nadawać nie nadają. Słuchajcie, wspomniałem wam także o totalnie beznadziejnym torebko, majtko, biustonoszo, etui, jakkolwiek go nazwiemy. Natomiast i oczywiście nasi koledzy z Dalekiego Wschodu, z kraja środka, rozwiązali problem etui. I wyobraźcie sobie, że można kupić na AliExpressie takie etui, one jest koszmarnie wielkie, natomiast bardzo funkcjonalne i kosztuje około 30 zł. Gdyby się okazało, że musicie podróżować z waszymi AirPodsami i chcecie je w sposób bezpieczny przechowywać w bagażu, to takie etui załatwia temat. Ja zapłaciłem za nie jakieś 30 zł, jeśli nie mniej. I zobaczcie, możecie je w piękny sposób, nawet bez tego gumowego etui, schować do środka. Tutaj jest trochę więcej przestrzeni na jakieś kabelki, jeżeli potrzeba. I mamy nasze słuchaweczki bardzo sprawnie spakowane w etui. W sposób bezpieczny możemy je transportować gdziekolwiek byście nie chcieli. Bardzo gorąco polecam. A, tylko przygotujcie się, że nie wiem, z czego oni robią te etui, natomiast nie sądzę, że są to najwyższej jakości kleje, dlatego przygotujcie się na niesamowity smród po tworzeniu tego etui, ale to chyba jest standardowy problem tego typu rozwiązań kupowanych na AliExpress. Coś za coś. Najważniejszy aspekt, jakość dźwięku. To jest zawsze temat, który jest dość mocno indywidualny, co kto preferuje. Natomiast trzymając się tutaj w ryzach prostego przekazu i opinii, uważam, że osoby, które liczą na hardkorowe basy, które wyłamują ucho, to nie są słuchawki dla was. To są słuchawki, które brzmią bardzo czysto na każdym poziomie. Niskie tony, wysokie tony, wszystko jest super czyste. Czuć tą charakterystyczną scenę i jest wyraźna różnica między słuchawkami tymi, a Sony WH Mark II, które miałem, czy też Skullcandy Crusher ANC. Natomiast te słuchawki od nich są około 3 razy droższe, prawie 3 razy droższe. I tutaj nasuwa się pytanie, czy jeśli mamy świetną jakość dźwięku, a mamy, naprawdę ta różnica jest zauważalna. To nie jest różnica jak między słuchawkami za 100 zł, a słuchawkami za 1000 zł, ale bardziej jest różnica jak między słuchawkami za 600, a słuchawkami za 1000, może bardziej w tą stronę. Natomiast pojawia się pytanie zasadnicze. Czy warto wydać prawie 3000 zł, żeby tak niewielki skok różnicy jakości dźwięku zyskać? No to jest pytanie, na które musicie odpowiedzieć sobie sami. Ja szczerze wam powiem, gdybym miał podejmować decyzję jeszcze raz o zakupie tych słuchawek, to i tak bym je kupił najpewniej, dlatego że ja ogólnie jestem z nich zadowolony, natomiast mam świadomość tego, jestem do tego niestety przyzwyczajony, co jest trochę zgubne, że ze sprzętem Apple jest tak, że trzeba za niego zapłacić, zamknąć oczy przy płaceniu, zapomnieć i potem oddać się przyjemności korzystania. I tak z tymi słuchawkami jest. Jeżeli będziecie je mieli, będziecie z nich naprawdę zadowoleni. Natomiast jeżeli rozważacie, czy jest sens dokładać dodatkowych 1500 zł lub też nawet więcej, a wybrać słuchawki Sony WH-1000 Mark IV, zdaje się teraz są najświeższe, no to wydaje mi się, że dla tej subtelnej różnicy nie ma sensu. Jeżeli macie ekosystem, to na pewno będzie dodatkowa zaleta. Słuchawki przepinają się bardzo sprawnie między urządzeniami z jakimiś drobnymi potknięciami. Natomiast wydaje mi się, że cena tych słuchawek jest absurdalna, jest przegięta. Apple odpłynęło z tą ceną, zdecydowanie odpłynęło. Natomiast jeżeli kupicie je, będziecie z nich naprawdę zadowoleni, bo grają świetnie. To była recenzja AirPods Max. Ja nazywam się Sebastian Łubik i zapraszam was do subskrybowania naszego kanału, a także czytania dailyweb.pl. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.